Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na fascynującą partię z Pucharu Świata, gdzie gra dwóch wybitnych młodych arcymistrzów, czyli Jan Krzysztof Duda i Szymon Gumularz. Zanim rozpocznę analizę, moi drodzy, dwa krótkie przypomnienia. Szachowo.pl 10% zniżki w tym sklepie macie na zakupy z kodem PANSZACHUS. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem oraz jest możliwość postawienia wirtualnej kawy w ramach wsparcia kanału dla twórcy właśnie tego kanału. Serdecznie z góry dziękuję i zapraszam do analizy niezwykle skomplikowanej, wspaniałej partii granej tempem szachów szybkich. Jest to dogrywka Pucharu Świata. Zawodnicy w pierwszych dwóch partiach zremisowali ze sobą i tutaj Igor Janik rozpoczął ruchem d4, na co Szymon odpowiedział skoczek f6, c4, g6, jest skoczek na c3, goniec g7, e4, d6. Bardzo mi się podoba wybór debiutu przez Szymona, czyli obrony królewsko-indyjskiej. Cieszy mnie to niezmiernie. Dzieją się tutaj w tym debiucie cuda, wielkie taktyki. No i tak też było w tej partii. Goniec C2 ze strony Igora, jest roszada, goniec na E3. Widzimy w tym momencie, że goniec jeszcze pilnuje pola G4, więc skoczek standardowo nie może nam zaatakować tego gońca. Na co Szymon odpowiada posunięciem skoczek na C6 i jest ruch D5. Atakujemy skoczka, skoczek E5 i posunięcie F4. Wyjaśniamy tego skoczka. Ten skoczek oczywiście szuka aktywności na polu G4, więc goniec sobie spokojnie wraca. Jest to teoria debiutu, nic się nie dzieje. Oczywiście białe grożą takim zagraniem jak H3, więc skoczek wrócił od razu na pole H6, żeby nie nadzieć się na H3, G4 i G5 widełki. W tym momencie nastąpił ruch skoczek na F3, posunięcie C6. Czarne muszą w tym momencie zdecydowanie walczyć o centrum, podrywać to centrum i Igor zagrywa tu posunięcie hetman C1. Dlaczego ten ruch, a dlaczego nie zrobić naturalnie roszady? Jeżeli ta roszada by powstała, mógłby nastąpić ruch hetman B6 i po odejściu króla po prostu wzięcie pionka, powierza B1, hetman A3. No ta pozycja jest jak najbardziej taka, powiedzmy, dla białych spoko, ale pion mniej. I trzeba to udowodnić, dlaczego tu ta pozycja jest spoko. Na pewno większa swoboda figur i no, swoboda gry tymi figurami niż czarnym kolorem, ale tutaj czarne miałyby pionka, więc różnie mogłoby być. Dlatego pewnie Igor też zdecydował się na hetman C1. Nastąpiło bicie, goniec D3, roszada teraz jest jak najbardziej możliwa, bo po szachu tutaj ten pionek jest broniony, wieża C8, goniec D3, czyli poprawianie troszeczkę swoich figur w centrum, B5, wykorzystanie związania, dlatego pionek wychodzi, żeby zagrać posunięcie B4, na co jest A3, ale jest podparcie A5 i ten ruch B4 jest jak najbardziej możliwy, dlatego hetman ucieka. Skoczek H5, no tutaj Szymon się troszeczkę myli, ten ruch niestety nie wnosi do pozycji nic. Zaraz wyjaśnię dlaczego, tylko od razu powiem, jak można byłoby inaczej zagrać. Przede wszystkim ruch B4 byłby dobrą opcją z tego względu, że po wybiciu i odejściu skoczka, na przykład na D1, już tego nie będę przestawiał, jest możliwość zagrania E6. I ten skoczek już by w centrum tak nie pomagał pionkom, więc można byłoby czarnymi spokojnie te pionki podrywać i próbować je tutaj atakować. Poszło inaczej, mianowicie skoczek na H5 i w tym momencie H3. Dlaczego by nie? Jest H3 i grozi ruch G4, potem G5, więc dlatego ten skoczek H5 jest po prostu ruchem złym. Nastąpiło B4, to co można było zagrać wcześniej. Bicie i skoczek D1. Oczywiście tutaj lepszym zagraniem jest skoczek E2, mówią komputery. Pytanie dlaczego? No skoczek D1 jest oczywiście ludzkim zagraniem, no bo bronimy pionka. Ale komputer widzi coś takiego, że po takim zagraniu i po wybiciu na B2 pionka, wieża B1 i po odejściu z powrotem jest po prostu wieża bije B4. Silnik lubi tutaj wielką przestrzeń dla białych, lubi to, że czarne figury są stłamszone i daje sporą przewagę w tym momencie. No więc tutaj Igor decyduje się na ludzkie zagranie skoczek D1 i jest posunięcie E6. Ruch dobry, oczywiście. Czarne muszą otwierać centrum. Nie ma takiej możliwości, żeby stać w miejscu w królewsko-indyjskiej i czekać na egzekucję. Trzeba starać się grać dynamicznie. Posunięcie E6 temu to pokazuje właśnie. Posunięcie G4 i zaczynają się wielkie dymy, moi drodzy. Mianowicie Szymon teraz oczywiście jakby odszedł skoczkiem, to mógłby dostać ruch G5, dlatego też jest bicie na D5 od razu pionka, czyli otwieranie pozycji. Co robi Igor? No przyjąć
ofiarę trzeba. Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć kolejny raz A i B i C i tak dalej. No tutaj oczywiście bicie na H3 i teraz Igor popisuje się bardzo dobrym wyczuciem i dynamiką w pozycji, uważam. Dlatego, że większość z nas by zagrała od razu taki ruch wieża F2. No bo nie chcemy stracić wieży. I zobaczcie, że po takim ruchu otwiera się linia dla wieży i otwierają się możliwości dla czarnych figur. Figura mniej czarnymi, ale to jest częsty obrazek w obronie królewsko-indyjskiej. Więcej trochę pionów mają czarne i swobodniejszą grę dla swoich figur, więc na ludzkie oko oczywiście ta pozycja może się wydawać już bardzo trudna białymi, mimo że komputer daje lekką przewagę białych, ale to jest silnik, a tutaj zdecydowanie szachista czujący te schematy wybrałby prawdopodobnie, znaczy zdecydowanie by wybrał to czarnymi. Mówię to za wszystkich, no mówię to za siebie. Ja bym wybrał to grę czarnym kolorem. W tym momencie Igor popisuje się bardzo dobrym, właśnie jak już wspominałem, wyczuciem, bicie na D5. Czyli oddanie tutaj wieży, a finalnie będzie to wyglądało tak, że będą dwie figury za wieżę białymi, więc to jest dobry ruch, dlatego żeby nie przytrzymywać tej dynamiki pozycji i żeby nie dawać przeciwnikowi jakiejkolwiek szansy na bardzo aktywną grę. Wieża E8, hetman G3, bicie królem, wieża C5. No i teraz chcemy tego pionka wziąć, na co Igor oczywiście najpierw odbija, jest odbicie i skoczek E3 z obroną, ale oczywiście widzimy, że ten pionek tutaj pada. Goniec bije na B2, no ruch wydaje się zły, ale to jest takie też ludzkie dobre podejście. To zawsze silnik wskaże jakąś lepszą kontynuację w postaci hetman F6, żeby wprowadzić hetmana i naciskać dalej. Ale poszło bicie, jest wieża B1. No i właśnie, dlaczego wieża B1 jest błędem? Przecież większość z nas taki ruch by wykonało od ręki. Dlatego, że silnik ma dalej przeliczone, co może się wydarzyć. Mianowicie wieża A1 byłoby lepszym posunięciem, dlatego, że już tylko cofnę, bo po wieża B1 jest ruch goniec C3. I chodzi o to, żeby odciągnąć obrońcę punktu E3, gdzie atakuje wieża. No skomplikowane rzeczy się tutaj dzieją w tej partii. Trzeba na to bardzo uważać. Dlatego silnik wskazuje, żeby zagrać wieżą na A1 i bronić tego skoczka. I na przykład, jakby goniec zagrał na C3, no to białe mogłyby się podpisać tutaj bardzo piękną kombinacją. Mianowicie bicie na G6. Jest kilka możliwości. Oczywiście, jak będzie wybicie tutaj, to odbijamy gońca, nie mamy żadnych problemów. I po jakkolwiek tutaj czarne by nie odbiły na C3, jest bicie na G6 i odbijamy figurę z szachami cały czas, więc białe by tu partię wygrały. Dlatego po wieża E1 i na przykład goniec C3. Jeszcze raz jest bicie na F6. No i oczywiście tutaj lepszą kontynuacją byłoby inaczej. Kolejną kontynuacją byłoby zagranie goniec D2, ale po skoczku D2, no ta pozycja tutaj się po prostu czarnymi sypie, dlatego że nie można zbić gońca, za chwilę goniec odchodzi i tutaj wieża wspomaga też obronę na E3. To jest bardzo ważne, bo wtrącenie na E3 mogłoby istnieć. Gdyby nie ta wieża, to hetman musiałby odbić i stracilibyśmy tutaj gońca. No takie są zależności taktyczne, skomplikowane zapewne na pierwszy rzut oka, ale przy głębszym spojrzeniu na pozycję na pewno byśmy to starali się lepiej zrozumieć. Goniec zagrał na C3 i goniec na C1. Oczywiście Igor tutaj przeoczył bicie na G6 z tego względu, że, znaczy nie wiem z jakiego w sumie względu nie zagrał tego posunięcia, ale proste zagranie hetmanem, co jest dobrym ruchem, wiązałoby się z odejściem i hetman G7 wchodzi do obrony czarnego króla, więc tutaj białe bardzo prawdopodobnie no, nie byłyby zadowolone z tej pozycji. Ciężko to stwierdzić, a jeżeli po tym ruchu goniec by zbił tutaj na D2, no to skoczek wchodzi na F5, ale to są bardzo, bardzo trudne ruchy. Dlaczego? No bo bicie, na F8 wchodzi król i skoczek G5. No człowiek nie jest w stanie według mnie czegoś takiego przeanalizować i coś takiego dostrzec na krótszym czasie. Tutaj oczywiście jest piekielna groźba, skoczek H7 z akcjami matowymi. Bardzo ciężko to na pewno jest przeliczyć. Dlatego też Igor zagrał goniec C1, goniec wrócił, skoczek G5. No, silnik nie lubi tego ruchu, silnik mówi, żeby grać z powrotem gońcem. Ale Igor oczywiście chce próbować progresować, więc nie dziwi taki fakt skoczka na G5. Posunięcie B3, goniec D2, B2, skoczek na E4 znalazł lepszą placówkę, wieża C7 się wróciła w tym momencie i F5. Ruch F5 jest chytry.
Ruch F5 jest bardzo chytry, dlatego że po wybiciu, czy pionkiem, czy skoczkiem, to byśmy odbili na końcu, jest skoczek D6. Tutaj się otwiera diagonala i hetman broni skoczka, który atakuje wieżę, ale też potem odbija na pole F5, więc bardzo ciekawe kolejne taktyczne możliwości. Dlatego Szymon zagrywa posunięcie wieżą na E5. No w takich pozycjach nie dziwmy się, moi drodzy. Tutaj wielkie błędy mogą istnieć po dwóch stronach. Większe, mniejsze błędy. Nie jest prosto grać tak ostro pozycję, ale bardzo dziękuję panom za taką ciekawą i świeżą partię w momencie, kiedy ją nagrywam. Tutaj poszło bicie i poszło bicie na G6. Zobaczcie, moi drodzy, jak to ładnie teraz zaczyna wyglądać białymi. Cztery lekkie figury w centrum. Król niezroszowany, ale on zaraz schowa się tutaj na polu E2. Skomplikowana bardzo pozycja tak naprawdę, ale białymi tutaj się gra, myślę, że troszeczkę łatwiej. Inną możliwością byłoby zagranie hetman F8. Lepszy ruch, dlatego że czarne są gotowe na to, żeby odbić potem tutaj na F7. A hetman zawsze jest bliżej swojego króla, ale to jest, myślę, że taki w sumie szczegół, ale no, trzeba się czepiać szczegółów, żeby potem grać lepiej w szachy. Poszło bicie, hetman odbił szach, król E2 i hetman wjechał na H4. No, dwaj zawodnicy, którzy próbują swoich sił w ataku, jeden i drugi, można powiedzieć, atakuje. Co zrobił Igor? Wieża bije B2. Tutaj dla jasności nie ma czegoś takiego jak bicia na E4 i goniec atakuje wieżę. Po pierwsze tu jest związanie, po trzecie można też zagrać na przykład wieża B8 i odbić wieżę, więc nie ma taktycznych tutaj możliwości wygrywania materiału przez czarne. Przepraszam. Wieża E8 i skoczek zbił na D6. No Igor poszedł tutaj na całość. Wygląda to fantastycznie skoczkiem. Ale dlaczego jest znak zapytania ze strony silnika? No, dlatego, że są dobre odpowiedzi czarnymi, zaraz do nich wrócimy, ale też w tym momencie Igor mógł po prostu partię praktycznie zakończyć, grając wieża B7. Dlatego, że po wybiciu na B7, a raczej trzeba, tutaj chodzi głównie o redukcję figur ciężkich, wtedy łatwiej się gra białymi. Po ewentualnym wybiciu i wybiciu, goniec by się zasłonił i po szachu, i na przykład wieża F7, goniec C3. Są piekielne groźby. Skoczka na F6, figury lekkie białych, gońce patrzące w tę stronę, no robią robotę, tak po prostu. W tym momencie skoczek zbił, nastąpił szach, król D1 i wieża A8. Wielki błąd Szymona Gumularza. Dlaczego? Podam tutaj przykładowy wariant, jaki mógłby powstać, mianowicie takie bicie na D2 musi się narzucać i być w głowie zawodników, ale też trzeba zwracać uwagę na to, jaki czas zawodnicy tutaj mają na rozgrywanie partii w danym momencie. I po wybiciu hetman F2, król D1, no i tutaj czarne musiałyby próbować szachować króla, na przykład po zasłonięciu się hetman E3. No pozycja oczywiście mogłaby do tego momentu dotrzeć, tutaj na przykład szach, żeby odbić oczywiście wieżę. Widzimy, że w tym momencie jak hetman odbije, to wszystko do końca zbijamy i goniec na końcu zbija wieżę, więc to wyrównuje się i to się kończy remisem. Jeden pionek nie daje rady przy tak dużej redukcji. No ale wracając do jeszcze tego momentu, hetman tutaj po biciu, hetman D4 i na przykład goniec D3, bicie wieży, skoczek bije i tu szach, hetman, szach. No jest szansa, że białe miałyby możliwość wygrania tej pozycji, ale jednak czarne ma większe szanse według mnie, może to zremisować. Bardzo ciężko stwierdzić, prawdopodobnie remis. No tutaj trzeba byłoby się zasłonić, goniec G6, król G7, rozwiązujemy się ze związania. Hetmanówka prawdopodobnie jest remisowa. W tym momencie nastąpiło wieża A8 i Igor zagrywa. Niestety, też popełnia błąd. Panowie robią tutaj duże błędy według silnika, no ale ciężko karać ich za takie ruchy, no bo to jest ruch, który pokazuje, chcę ci dać mata, ty chcesz mi dać mata, ja chcę tobie dać mata. Tutaj przede wszystkim należało zachować się zimną krew i wrócić skoczkiem, przecinając hetmana przy okazji na tej czwartej linii, no i tutaj atakując wieżę. I dopiero potem może próbować wieża B7, ewentualnie dopychać pionka, jakiś szach by istniał. Dużo możliwości białymi. Poszło inaczej, wieża B7, wieża dała szacha, goniec się zasłonił i hetman zagrał na D4. Niestety ten ruch jest przegrywający. Można sobie zatrzymać materiał i sprawdzić dlaczego. Zaraz do niego wrócimy. Ale inną możliwością, jaką mogłyby tutaj czarne się popisać i tak naprawdę uratować tę partię,
to wieża D2. No ruch, który musi się arcymistrzowi narzucać, nie ma możliwości. Po takim ruchu jest hetman F2 i zwróćcie proszę uwagę, że tutaj jest praktycznie wieczny szach, a jak król by dalej uciekał, no to odbijemy skoczka z szachem i tak naprawdę remisem ta pozycja by się zakończyła. Niestety było inaczej, hetman D4. I jak zagrać białymi, żeby tę pozycję wygrać? Mianowicie wieża B8 szach, moi drodzy. I tutaj po zasunięciu się Igor Janik daje mata na H7 i wygrywa tę partię. Bardzo ciekawy mecz i bój toczą ci zawodnicy. Miło patrzeć. Partia miodzio. Bardzo miło się oglądało. Bardzo ostro i to no fajnie, fajnie zobaczyć obronę królewsko-indyjską na tak wysokim poziomie. Trzymamy kciuki, moi drodzy, za Polaków w Pucharze Świata. W środę już niedługo gra Jan Krzysztof Duda. Pewnie będą analizy jego partii. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.